Lata 1881 do 1885 Rozwijanie działalności. Dokończenie. 1883 rok. Rasel ma 31 lat. Początek 1883 roku przyniósł tysiące listów i kart pocztowych które były odpowiedzią na masową akcję wydania strażnicy Syjonu w październiku wcześniejszego roku. Do około dziesięciu tysięcy osób wysłano kolejne trzy darmowe numery periodyku, licząc przy tym na wzrost liczby stałych prenumerat. Zadłużenie finansowe towarzystwa traktatowego strażnica Syjonu uniemożliwiało dodrukowywanie nowych pozycji. A cały nakład broszur Taberna Clentit Stitchings, czyli, Przybytek i jego nauki, oraz Food for Thinking Christians, czyli, Pokarm dla Myślących Chrześcijan, był już wyczerpany. Studentom biblijnym można było zaoferować jedynie kolejne numery Strażnicy Syjonu oraz pośrednictwo w nabyciu Konkordancji Konkordancji Analitycznej Yanga i de Emphatic Diaglot. Szybko rosnąca liczba osób zainteresowanych uczestniczeniem w zebraniach zborowych w Alekheny spowodowała, że nowy dom Charlesa i Marii Russellów okazał się za mały. Już w poprzednim roku korzystano z sali Kerry Institute, aby w lutym 1883 roku przeprowadzić się do jeszcze większego audytorium, Grand Army Hall przy ulicy federalnej nr 101 w Alekheny. W nowej sali zgromadzało się po 200 lub nawet 300 osób, które z uwagą słuchały kazań pastora Russella. Rosnąca liczba zwolenników powodowała coraz silniejszy nacisk, aby utworzyć coś w rodzaju organizacji lub kościoła. Charles odpowiedział na to. Wierzymy, że widoczna organizacja i przyjęcie jakiejś konkretnej nazwy powiększyłoby naszą liczebność i uczyniło nas bardziej szanowanych w ocenie świata. Naturalny człowiek może dostrzegać widoczne, zorganizowane ciało ze zdefiniowanym celem, dlatego też cenią różne organizacje, z których wyszli, posłusznie wzywając mistrza. Ale naturalny człowiek nie może zrozumieć w jaki sposób stowarzyszenie ludzi bez widocznej organizacji może cokolwiek osiągnąć. Kiedy oni patrzą na nas, Uważają nas po prostu za kilku rozproszonych charcowników, osobliwy lud z bardzo osobliwymi ideami i nadziejami, ale niegodnych specjalnej uwagi. Ale choć dla naturalnego człowieka niemożliwym jest zobaczenie naszej organizacji, gdyż nie może zrozumieć tych rzeczy, które są z ducha Bożego, to mamy nadzieję, że prawdziwy Kościół jest najbardziej skutecznie zorganizowany, w najlepszym możliwym porządku. Uznając tę organizację, która jest duchem, i pragnąc nic nie asymilować się ze światem, który nie widzi lub nie rozumie tego, jesteśmy skłonni znosić urągania jako osobliwi ludzie. Zawsze odmawiamy nazywania nas inną nazwą niż naszej głowy, chrześcijanie. Nieustannie twierdząc, że wśród ich podziałów możemy być stale prowadzeni przez Jego ducha i przykład jaki znamy dzięki Jego słowu. W marcu towarzystwo Traktatowe strażnica Syjonu poczyniło stosowne uzgodnienia, dzięki którym mogło udostępnić studentom najnowszą wersję Nowego Testamentu tłumaczonego na język angielski przez Konstantynat Schendorfa. Praca ta zawierała historyczne komentarze oraz stosowne objaśnienia języka greckiego. Uzyskane prawa umożliwiły Russellowi wydawanie i rozpowszechnianie Tischendorf's New Testament, czyli Nowego Testamentu Tischendorfa. Studentom udostępniono również trzytomową publikację, Englishman's Greek and Hebrew Concordance, czyli. Konkordancję grecką i hebrajską dla Anglika, która wcześniej była dostępna wyłącznie dla uczonych Biblistów. Po bardzo korzystnej cenie zakupiono także Variorum Bible, która była traktowana jako Biblia dla nauczycieli, gdyż cytowała starożytny język hebrajski i grecki. Pozycje te wysyłano wyłącznie osobom zainteresowanym. Które je zamówiły i opłaciły. Do sierpnia liczba prenumerat Strażnicy Syjonu wzrosła do 10 tysięcy egzemplarzy, a wpływy umożliwiły częściowe spłacenie zadłużenia. Otwierało to nowe możliwości wydawnicze. Okazało się jednak, że zakupiona prasa jest już niewystarczająca dla rosnących potrzeb. Firma drukarska. Z której usług dotychczas korzystano, również okazała się za mała do realizowania rosnących zamówień. Russell rozpoczął wówczas poszukiwania nowego wydawcy i nawiązał w tym celu współpracę z Ottonem Wonsechem, który zaoferował szybki i doskonałej jakości druk na zamówienie. Jego usługi nie należały do najtaniejszych, jednak Charles rozumiał, że potrzebuje profesjonalnego współpracownika w dziedzinie druku literatury. W międzyczasie do redakcji dołączył Charles Sirgin, który zaczął tłumaczyć czasopismo na język szwedzki. Od października zaczęto pozyskiwać adresy religijnych Szwedów oraz Norwegów, do których można by wysyłać periodyk. Odzew był tak duży, że już po miesiącu utworzono specjalny podfundusz, który miał się zajmować wydawaniem szwedzkiej wersji językowej Strażnicy Syjonu. Stopniowo otwierała się także droga do utworzenia niemieckiego podfunduszu. W ten sposób pod koniec roku nakład Strażnicy Syjonu wzrósł do 20 tysięcy egzemplarzy. Biorąc pod uwagę, że średnio w każdym numerze znajdowało się osiem wykładów, to razem dawało olbrzymią liczbę kazań głoszonych przez pastora Rasella do czytelników. Rosnący nakład spowodował, że do zespołu redakcji dołączył Simon O. Blanden, pisał on nowe artykuły oraz pomagał w redagowaniu czasopisma. Dzięki temu Charles Russell zyskał więcej wolnego czasu na pisanie nowej książki Millennial Day Dawn, czyli Brzask Dnia Tysiąclecia. W październiku 1883 roku Charles opublikował artykuł, w którym napisał o sekcie. Webster definiuje sektę jako odrębną część, część grupy osób, które z racji szczególnej doktryny lub określonych wspólnych doktryn, są oddzielone od innych. Ponieważ posiadamy zbiór doktryn przekazanych świętym przez Jezusa i apostołów, i ponieważ jesteśmy oddzieleni i odcinamy się od wszelkiej religijnej jurysdykcji i kontroli, zatem wynika, że jesteśmy sektą. My odłączamy się od grzeszników i nie mamy nic wspólnego z bezowocnymi uczynkami ciemności. Efezów rozdział 5, werset 11, 2 Koryntów rozdział 6, werset 17. Ponieważ nie ma zgody między Chrystusem a szatanem, ani między wierzącym w Chrystusa, a niewierzącym w okup i Pana, dlatego jesteśmy posłuszni nakazowi Pana. Przetoż wynijdźcie z pośrodku ich i odłączcie się, mówi Pan, a nieczystego się nie dotykajcie, a ja Was przyjmę. I będę Wam za Ojca, a Wy mi będziecie za synów i za córki, mówi Pan Wszechmogący. Drugi Koryntów rozdział szósty, wersety 17 i osiemnasty. Pod koniec roku do pastora Rasella docierało już ponad 600 listów tygodniowo. Zawierały one pytania, pozdrowienia, krytykę, zamówienia literatury, wsparcie finansowe, zaproszenia, prośby o poradę i wiele innych spraw. Charles i jego żona Maria zrozumieli, że niezbędne jest kolejne poszerzenie zespołu współpracowników. Nieustannie rosła również potrzeba pozyskania kolejnych kaznodziejów, którzy mogliby odwiedzać lokalne zbory i wygłaszać po drodze wykłady publiczne. Cała działalność rozwijała się w zaskakującym tempie. 1884 rok Russell ma 32 lata. Nowy rok rozpoczął się z tymi samymi problemami które dotykały pastora Rasella w poprzednim roku. Nadal borykał się on z trudnościami finansowymi, utrudnieniami związanymi ze zdobyciem papieru, ale także z coraz większymi zaległościami w obsłudze napływającej korespondencji. Dużą część czasu zajmowały mu wyjazdy do zapraszających go zborów. Najczęściej wyjeżdżał razem z żoną. Przez pewien czas częstotliwość wyjazdów wynosiła kilka w miesiącu. Zmusiło to Rasella do przerzucania coraz większej ilości obowiązków na współpracowników, którzy od tego czasu pisali jeszcze więcej artykułów do Strażnicy Sionu. Pomimo tych wszystkich starań, pojawiały się pewne opóźnienia. Opóźnienie przy ostatnich dwóch numerach było nieuniknione. Sprawiły to rozmaite okoliczności. Mamy nadzieję, że czytelnicy nam wybaczą. Te same okoliczności będą też nadal opóźniać pojawienie się dawno obiecanej książki, Millennial Day Dawn, ale czynimy, co w naszej mocy. Duża ilość korespondencji, a także rosnąca liczba segregowanej, pakowanej i wysyłanej literatury, spowodowały. Że dotychczasowa siedziba Towarzystwa Traktatowego Strażnica Jonu przy piątej alei numer 101 w Pittsburghu była już za mała. Stowarzyszenie przeniosło się do nowej siedziby pod adres, ulica federalna numer 44 w W biurze i magazynie pracował cały zespół ochotników, dzięki którym możliwym było kontynuowanie działa pastora Russella. Obowiązek rozsądnego zarządzania finansami zmusił go do napisania w czerwcu. W tym miesiącu powinniśmy zrewidować nasze listy i skreślić sporo nazwisk tych, którzy nie odzywali się w ciągu ostatnich osiemnastu miesięcy. Obejmuje to wielu biednych z listy pańskiej. Pragniemy, aby strażnica nie docierała do osób, które nie są nią zainteresowane. Jesteśmy pewni, że nikt nie jest tak biedny, że nie może pozwolić sobie na kartę pocztową, na której może odpowiedzieć na naszą propozycję, aby umieścić go na liście ubogich na kolejny rok. Prosimy o jak najszybsze poinformowanie nas, abyśmy nie popełnili pomyłki wysyłając w najbliższych miesiącach tym wszystkim, którzy zapłacili albo którzy poprosili o darmowe zamawiających darmową wysyłkę, proszę o oświadczenie, że są dziećmi pana i nie mają zdolności opłaty. Nie chcemy wysyłać go bezpłatnie tym, którzy mogą, ale nie chcą zapłacić. Mniej więcej w tym właśnie okresie pastor Russell zaczął kształtować swój charakterystyczny styl przemawiania i zachowania na scenie przed publicznością. Zawsze ubierał się w długi czarny płaszcz i garnitur, białą koszulę z białym krawatem i czarne buty, prezentował się niezwykle elegancko i z wielką klasą, swoje wykłady zaczynał zazwyczaj delikatnym ukłonem w stronę publiczności. Krytycy zarzucali mu, że jego ukłon jest częścią teatralnego przedstawienia. A on sam występuje na scenie jak artysta lub aktor. W rzeczywistości jednak jego delikatny ukłon wyrażał szacunek, jaki miał dla wszystkich słuchaczy. Pastor nigdy nie używał notatek, gdy przemawiał. Dobra pamięć umożliwiała mu wygłaszanie kazań, a nawet cytowanie wielu wersetów Pisma Świętego. Gdy przemawiał, Pełen energii chodził po scenie i gestykulował dla zaakcentowania swoich słów. Humorystycznym, niespodziewanym grymasem twarzy potrafił ubarwić całe przemówienie. Czasami siadał na krześle i wtedy prosił słuchaczy, aby razem z nim otworzyli swoje Biblię i po cichu czytali wersety, które on głośno cytował i objaśniał. Przemawiał wyraźnie, a jego głos był miły i uprzejmy. Pod koniec wykładów Charles miał zwyczaj pozostawiać pewną ilość czasu na zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Czasami inni duchowni lub teolodzy wykorzystywali ten moment, by zadać mu wcześniej przygotowane podchwytliwe pytania. Charles zawsze pozostawał zrównoważony i opanowany a jego długie znoszenie i cierpliwość niejednokrotnie przewyższały jego oponentów. Zawsze spokojnie, uprzejmie, a przy tym z niezwykłą swobodą podążał w uporządkowany sposób do zamierzonego celu, ukazując logikę własnego zrozumienia, popierając ją przy tym licznymi wersetami pisma świętego. Posiadał niezwykle dobrą znajomość Biblii. Dzięki czemu niejednokrotnie zdarzało się, że jego przeciwnicy przyznawali mu rację. Dla osób będących na widowni była to zawsze okazja nauczenia się prawdy słowa Bożego i ugruntowania poznanych już nauk. Jako ciekawostkę przytoczmy wrażenia jednego ze słuchaczy, który w interesujący sposób przedstawił przemówienie pastora Rasela przed publicznością. Za amboną zawsze nosił długi czarny frak i biały krawat. Jego głos nie był głośny i nigdy nie używał mikrofonu ani głośnika, ponieważ jeszcze ich wtedy nie wymyślono. Pomimo to jego głos zawsze docierał do najdalej położonej części sali. Potrafił utrzymać uwagę wielkiej publiczności nie tylko przez godzinę, ale czasami przez dwie lub trzy godziny. Zawsze zaczynał swój wykład lekkim ukłonem w kierunku publiczności, gdy przemawiał. Nie stał jak posąg, ale zawsze był w ruchu, gestykulując rękami i chodząc po scenie. Nigdy nie widziałem, żeby miał jakieś notatki lub rękopis w swoich rękach, tylko Biblię, której bardzo często używał. Mówił prosto z serca i w bardzo przekonujący sposób. W 1884 roku Charles Russell zbliżył się do Ottona Wącecha, który zaczął tłumaczyć strażnicę syjońską na język niemiecki. Razem ze swoją żoną pomagał także przy pracy biurowej i drukarskiej. Obie rodziny zaprzyjaźniły się i planowały zostać sąsiadami. Charles sprzedał Odtonowi kilka działek budowlanych w sąsiedztwie swojego domu. Wartość tej ziemi wynosiła co najmniej 4 tysiące dolarów, jednak Charles sprzedał je po okazyjnej cenie za 3 tysiące dolarów. Kilka razy w tygodniu rodzina Zechów jadała kolację wspólnie z Charlesem i jego żoną Marią. Po kolacji zazwyczaj chodzili obejrzeć postępy w budowie nowego domu Zecha. W pewnym momencie tego roku Charles postanowił zainwestować część swoich oszczędności w zakup akcji przedsiębiorstwa paliwowego Standard Oil. Z perspektywy czasu decyzja ta okazała się udaną inwestycją. Stało się to jednak przyczyną poróżnienia z Ottonem Zechem. Który postanowił pójść w ślady przyjaciela i również zainwestował pieniądze w ropę. Charles uważał, że na niepewnej i niestabilnej giełdzie wolno inwestować wyłącznie taką ilość pieniędzy, których ewentualna strata nie zrujnuje życia i przyszłości inwestora. Charles był przy tym przekonany, że odtąd nie powinien inwestować na giełdzie i odradzał mu takie przedsięwzięcie. I rzeczywiście, gdy na giełdzie doszło do załamania kursu akcji, Zech stracił swoje pieniądze i musiał na pewien czas wstrzymać pracę przy budowie ich nowego domu. Charles, posiadając dużo większe oszczędności, Mógł przeczekać kilka miesięcy i po ponownym wzroście kursu akcji osiągnął bardzo duży zysk finansowy. Możemy przypuszczać, że mogło to być ciężkim doświadczeniem dla Ottona i z pewnością stanowiło próbę ich przyjaźni oraz wzajemnej lojalności. Zarobione wtedy przez Rasella pieniądze z czasem okazały się bardzo potrzebne do kontynuowania dalszej pracy. Prawna legalizacja prowadzonej działalności. W październiku 1884 roku Charles napisał ważny artykuł odnoszący się do zalegalizowania od strony prawnej działalności Towarzystwa Traktatowego Strażnica z Jonu, zając Watchtower Tract Society. Towarzystwo Traktatowe Strażnica z choć już wykonało wspaniałą pracę. I w ręku Boga miało zdolności publikowania prawdy, oddziałując w odczuwalny sposób po obu stronach Atlantyku, nigdy jeszcze nie zostało zalegalizowane prawnie. Nasi przyjaciele uznali, że taka rejestracja jest konieczna, aby posiadać wszystkie uprawnienia niezbędne do tej pracy i podobnych do tej w dziewięciu z dziesięciu stowarzyszeń. Ale nastąpił nowy okres pytań. Wydaje się możliwe, że część świętych będzie w ciele przez co najmniej dużą część czasu ucisku, i jeśli tak, to trzeba będzie wydrukowanych materiałów, traktatów i tym podobne. Być może będą one bardziej brane pod uwagę niż teraz, gdyż sądy pańskie będą na ziemi, a mieszkańcy świata uczą się sprawiedliwości. Izajasza rozdział 26 werset 9. Powinniśmy teraz wyraźnie się zidentyfikować z tą zmianą w pracy, ponieważ w przeciwnym razie może to spowodować przerwę w działalności. Możemy temu zapobiec poprzez uzyskanie osobowości prawnej, przyznania czarteru od państwa. Dostrzegliśmy jeszcze inną sprawę, dwie lub więcej osoby które już przyczyniły się do wsparcia stowarzyszenia, zasugerowały, że zestarzały się i ich możliwości zarobkowania tak zmalały, że nie mogą już więcej ofiarować bez narażania się na nędzę i pozostawienia siebie jako ciężar dla swoich przyjaciół, którzy nie rozpoznają woli pańskiej, pomimo to pragną w jakiś sposób przekazać pańskie pieniądze, poświęcić jemu na jego pracę. Naturalnie pojawiła się sugestia, że może być wiele innych w podobnej sytuacji i z podobnymi pomysłami. Przekazanie takich pieniędzy lub innych nieruchomości jako ostatnią wolę na stowarzyszenie może być niemożliwe do przyjęcia lub zbycia, chyba, że będzie posiadać czarter. Z tych wszystkich względów uznano, że najlepszym będzie ubiegać się o charter, i to zostało zrobione. Oczekujemy, że zostanie on nam niezwłocznie przyznany, a w takim przypadku w następnym wydaniu będzie można dowiedzieć się więcej odnośnie tej sprawy. Nieuniknionym było pojawienie się krytyki tej decyzji, Charles wówczas odpowiedział swoim oponentom. Niektórzy widoczni nie rozumieją sprawy ubiegania się o czarter i obawiają się, że jest to próba uzyskania ochrony albo uznania przez rząd tego świata, albo dowód braku zaufania, że Bóg będzie prowadzić swoją pracę bez względu na to, kto będzie żył lub umrze. Są to błędne wyobrażenia, chociaż mamy pełne zaufanie w pańską opiekę nad jego własnym dziełem. To naszym obowiązkiem jest tak zorganizować nasze i jego sprawy, aby w przypadku śmierci jednej osoby nie było wymagane cudowne wstawiennictwo w celu zapobiegnięcia sporów i procesów sądowych tonącego stowarzyszenia i przykrości naszych następców w zarządzaniu. Na zapytania rządu my dopytujemy się tylko o te prawa, które przyznaje się tak cudzoziemcom jak i obywatelom. I taki charter mówi tylko o prawach, nie nakłada na nas żadnych powinności. Towarzystwo Traktatowe Strażnica zionu W dniu 13 grudnia 1884 roku korporacja Zając Watchtower Tract Society of Pennsylvania, Towarzystwo Traktatowe Strażnica Syjonu w Pensylwanii, Została prawnie zarejestrowana, podlegając prawu stanu Pensylwania. Decyzję w tej sprawie wydał sędzia Sądu Powszechnego Hrabstwa Alekheny w Pensylwanii, F.H. Collier. Formalną datą rejestracji był 15 grudnia 1884 roku. Rejestracja nastąpiła zgodnie z ustawą o niedochodowych stowarzyszeniach wspólnoty Pensylwanii. Po angielsku, Non-Profit Corporation Law of the Commonwealth of Pennsylvania. Siedziba stowarzyszenia znajdowała się w mieście Alekheny pod adresem, ulica federalna nr 44, stan Pensylwania. Była to korporacja typu non-profit, która nie wypłacała poborów ani uposażenia. Pastor Russell został jej prezesem i sam napisał jej statut. W statucie wyjaśniono, że celem korporacji jest umysłowa, moralna i religijna poprawa mężczyzn i kobiet poprzez nauczanie Biblii oraz publikację i dystrybucję Biblii, książek, gazet, broszur i innej literatury biblijnej oraz poprzez zapewnienie ludziom darmowych wykładów. Statut przewidywał powołanie zarządu składającego się z siedmiu dyrektorów, z pomiędzy których każdego roku wybierano poprzez głosowanie prezesa, wiceprezesa i sekretarza skarbnika. W składzie pierwszego zarządu zostali wymienieni Charles T. Russell, prezes William Mayman, wiceprezes Maria F Russell, sekretarz i skarbnik. Williams i MacMillan, J.B. Adamson, J.F. Smith, członkowie zarządu. Statut regulował liczne zagadnienia prawne dotyczące funkcjonowania korporacji. Każda osoba, która prenumerowała czasopismo Strażnica Jonu, wpłacała rocznie 10 dolarów, uzyskując w ten sposób prawo do jednego głosu. Pomimo to pastor Russell podkreślał, że korporacja jest zarządzana wyłącznie przez niego. Był on także redaktorem czasopisma Strażnica Sionu, pisząc i przygotowując artykuły w nim publikowane. Wydawaniem czasopisma zajmowała się firma wydawnicza Tower Publishing Company która odsprzedawała Towarzystwu Traktatowemu Strażnica Syjonu wydrukowaną literaturę do dalszego rozprowadzenia i sprzedaży. Zarobione środki umożliwiały wykonywanie dalszej pracy drukarskiej. Natomiast Towarzystwo Traktatowe Strażnica Syjonu było tak zorganizowane, aby umożliwić skuteczne rozprowadzanie gazet, broszur, ulotek i książek. Towarzystwo nie posiadało żadnych długoterminowych aktywów. Działalność stowarzyszenia była mocno ograniczona przez zadłużenie z wcześniejszego okresu działalności. Na koniec 1884 roku stowarzyszenie miało zadłużenie w wysokości 2446 dolarów, które wciąż usilnie spłacało. Siedziba stowarzyszenia zawsze mieściła się w domu, w którym było w danym czasie biuro Rassella. Jeszcze przed końcem roku do pastora Rassella dotarły listy z Anglii, Liberii, Japonii, Korei, Tajlandii, Nowej Zelandii i Australii. W listach znajdowały się prośby o przesłanie publikacji, a także zamówienia na subskrypcję strażnicy Syjonu. Oznaczało to, że nauki głoszone przez pastora zaczynają rozpowszechniać się na całym świecie, znajdując zwolenników nawet w najbardziej odległych miejscach. Chociaż Charles nigdy nie prosił nawet o centa, to do stowarzyszenia stopniowo zaczęło napływać coraz więcej pieniędzy. Wszystko to otwierało nie tylko możliwość kontynuowania dzieła. Ale także jego rozwinięcia na niespotykaną do tej pory skalę. Russell odbierał to jako wyraźny znak błogosławieństwa dla tej pracy od pana. 1885 rok, Russell ma 33 lata. Począwszy od stycznia 1885 roku pastor Russell zwoływał doroczne walne zgromadzenia Towarzystwa Traktatowego Strażnica Syjonu. Osoby, które posiadały głosy, mogły podejmować wiążące decyzje dotyczące dalszej działalności stowarzyszenia. W owym czasie stowarzyszenie posiadało co najmniej 300 aktywnych kolporterów, Którzy codziennie pracowali w pełnym wymiarze czasu. W ten sposób rozprowadzanych było od 400 do 500 broszur miesięcznie, przepis redaktora wersji audio, przypuszczam, że była to przeciętna ilość na osobę. Koniec przepisu. Do sprzedaży oferowali oni także śpiewnik, darmowe traktaty oraz czasopismo Strażnica Syjonu. W tamtym czasie średni dochód ze sprzedanej książki wynosił zaledwie 43 centy. Jednak pomimo to Towarzystwo Traktatowe Strażnica Syjonu rozprowadzało większość swoich publikacji za darmo. Zarobione pieniądze przeznaczane były na dodrukowywanie kolejnych tytułów literatury oraz na pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia ochotników pracujących w głównej siedzibie Walekheny. Część wydatków pochłaniały także podróże pastora Rassella oraz jego współpracowników odwiedzających zbory. W marcu Rassell postawił niezwykle ważne pytanie. W październiku 1883 roku strażnica postawiła pytanie, czy są jeszcze jakieś inne czasopisma niż Strażnica, które uczą o obecności Jezusa? Otrzymaliśmy odpowiedź, wiemy, że nikt inny nie uczy o osobistej obecności Jezusa Chrystusa, i tak dalej. Jeśli ktoś z czytelników zna jakiekolwiek pismo, które do dzisiejszego dnia naucza o obecności naszego Pana, Prosimy o przesłanie nam kopii takiego czasopisma z zaznaczeniem fragmentu zawierającego taką naukę. Jesteśmy pewni, że powyższa odpowiedź była poprawna i właśnie to stanowiło o wyjątkowości dzieła prowadzonego przez pastora, nauczał on i ogłaszał nauki, które wcześniej były zupełnie nieznane ortodoksyjnym kościołom nominalnego chrześcijaństwa. I co ciekawe, nauki te pochodziły ze Słowa Bożego. Charles odkrywał je na nowo i przypominał chrześcijaństwu, rozróżniając przy tym prawdziwe nauki biblijne od fałszywych teorii ludzkich. W tym samym roku napisał czytelnikom, że nad Europą zbierają się ciemne chmury, oznaczające realną możliwość wybuchu wojny. Wskazał przy tym, że wojna będzie oznaczać koniec czasów Pogan. Nauki te były szeroko rozpowszechniane i stanowiły silne ostrzeżenie dla wszystkich myślących chrześcijan. W odpowiedzi na liczne prośby, w lipcowo-sierpniowym numerze Strażnicy Syjonów wznowiono broszurę Taberna Clentit Stitchings, czyli: Przybytek i jego nauki. Charles uważał, że gruntowna analiza tematów zaprezentowanych w tym numerze będzie wymagać co najmniej dwóch miesięcy dlatego był to połączony numer lipcowo-sierpniowy ufał przy tym że taka forma publikacji broszury okaże się wzmocnieniem wiary czytelników w tym samym roku wydano także książkę pod tytułem Uncle Daniel's Bible Class czyli Biblijna klasa wujka Daniela. Została ona napisana przez Johna i Mortona Edgarów, ale jej wydanie autoryzował Charles Russell. Publikacja liczyła 64 strony i była ilustrowana 15 rysunkami. Całość opisywała życie Jezusa Chrystusa, przedstawiając w ten sposób boską mądrość, miłość i łaskę. Okazała się ona szczególnie korzystna przy opowiadaniu Biblii dzieciom. W grudniowym numerze Charles poinformował czytelników, że liczba jego zwolenników w Anglii i Szkocji przewyższyła wcześniejsze szacunki, które opierały się na liczbie prenumerat strażnicy. W Wielkiej Brytanii było w owym czasie już około 300 zwolenników naukrasela. A w szkockim Glasgow powstało zupełnie nowe zgromadzenie. Napisali do nas, stwierdzając, że tamtejsza praca i zainteresowanie prawdopodobnie znacznie przekracza nasze oceny wynikające z liczby nazwisk na naszej liście, gdyż wśród klasy średniej dość powszechnym zwyczajem jest kupowanie gazet przez kilka osób do spółki i czytanie po kolei. Towarzystwo Traktatowe Strażnica Syjonu zamykało 1885 rok z zadłużeniem w wysokości 516 dolarów. Dla przypomnienia. Na koniec 1884 roku zadłużenie wynosiło 2446 dolarów. W roku tym przychody ze sprzedaży literatury wyniosły 2615 dolarów, a ze sprzedaży darowanych Stowarzyszeniu Gruntów na Florydzie uzyskano 1846 dolarów. Ogółem wszystkie wpływy wyniosły 4461 dolarów, natomiast wydatki były na poziomie 2531 dolarów. Po obsłużeniu wcześniejszego zadłużenia pozostał nadal niedobór 516 dolarów. Wyniki finansowe były więc bardzo dobre i dawały dobre nadzieje na przyszłość. Pastor Russell mówił, że dzięki temu będzie mógł używać swoich talentów w służbie mistrza. Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o kolejnych treściach zamieszczanych na kanale, zasubskrybuj i wciśnij dzwoneczek znajdujący się obok przycisku subskrypcji. Dziękujemy też za wszystkie polubienia, udostępnienia i komentarze.